Witam ponownie. 17:18. Pojechaliśmy zupełnie w nowy las. Pierwszy raz tutaj jesteśmy. Wieczór, nie wiem, do 19:00, zanim się zacznie ściemniać. Jeszcze dobre półtora godziny możemy chodzić. I mamy pierwszego prawdziwka. O! O! Szturcha mnie tutaj syn. Szturcha mnie syn. I teraz pokażemy dalej. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Tu są cztery w kupce. Ok, zostawię to i tutaj zrobimy małe kółeczko. A syn to ładnie wytnie tu wszystko, ale przepiękne. O, i tu. Dobra, 8 sztuk. I coś dla urozmaicenia. Tym razem to nie prawdziwek, ale kozak. O, jeden. I tutaj drugi. Masz go okroj, a tam na spodzie trochę sfatygowany. I szukamy dalej. No powiem wam, że ten nowy las, w którym pierwszy raz jestem, mnie zachwyca ilością grzybów. To co żeśmy na początku dali do jednego wiaderka, na razie mamy za 26, czyli 17:40 minęła. I takie tutaj pagórki, góry i doliny i w dół idziemy. O i pod górę znowu i tak cały czas. Inna ściółka, mieszany las, trochę dębu, trochę sosny, trochę świerka, wszystkiego tutaj widzę. Ale grzybów mało. Ile pomarudziłem i coś się ukazało. Bardzo ładny. Dobrze, że powoli. Bo dojrzałem tutaj coś się wykluwa. Czarny! Pseudonim mojego synka. O, jeszcze jeden tu. Troszkę ślimaczki przybrały. I mamy kolejne trzy prawdziwki. Szukam dalej. O, tutaj zostawiłem koszyczek. Tam są te trzy grzybeczki. I krążę dalej. I tutaj kolejne widzę. Kolejne dwa. Czyli o której by nie wyszedł na grzyby, jednak coś można znaleźć. No jeszcze tutaj po kołuje. Powiem wam, że się ciekawie zrobiło. Jest tak przed 18:00 szaro w tym lesie, ale dojrzałem kolejne prawdziwki. Koszyczek tam w oddali widać. A tutaj mam malutkie. O, jakiś patyk tutaj się wdał. Jeszcze jest większy obok. Zaraz go będę pozyskiwał. Okej. Mamy dwa. Spójrzcie, nikogo tutaj nie było dzisiaj. Nikogo tutaj nie było. Pięć znowu w jednym miejscu. Ale kurtka ładna. I sóweczka się zrobiła. O, jeszcze te dwa. Ktoś mi tam pisał w komentarzu, żebym nożykiem wycinał. To powiem szczerze, o tutaj się zająły właśnie chrząszcze tymi grzybami. Powiem szczerze, jestem zwolennikiem wykręcania grzyba, dlatego że ten pozostawiony korzonek najzwyklej pleśnieje i psuje grzybnie. Spójrzcie,
Kolejny. Kolejny, jaki piękny. Normalnie trzeci raz na grzybach. Bialuśki od spodu. Dobra. I tutaj mamy tyle. Dobra, szukam dalej. No i w drodze do koszyka, tam zostawiłem tamtą kupeczkę. Jeszcze mamy kolejnego. Koszyczek już widzę tutaj. I wędrujemy. No, dwie takie kupeczki, zaraz do tamtej dojdę. No, taką iście bajkową krainę znalazłem. Tam widać w oddali koszyk i tu kozią brodę dostrzegłem. O, taka świeżutka się wykluła. Zaraz ją pozyskam i będę te wzgórze tutaj penetrował. Może jeszcze jakieś prawdziwki znajdę. Naprawdę sceneria bajkowa. Taki mam urobek na chwilę obecną. Tu jeszcze wam pokażę sfatygowane, objedzone ceglastopory dwa. Miękkie, stare, ale były sobie tutaj. I miejsce jest naprawdę fajne. Muszę zapamiętać. Podczas oczyszczania grzybków jeszcze dwa prawdziwki obok znalazłem, wykluwały się z tego. Mówię, a wejdę jeszcze dookoła. I co to mamy? To chyba jest purchawka. Ale ogólnie miejsce bardzo ładne. 18:16, wlazłem do takiego liściastego zagajniczka. Myślałem, że to purchaweczka. A tutaj mały bąbelek. Prawdziwek. I jeszcze może coś tutaj będzie. Już tak dużo nie ma w tym koszu, ale coś się nazbierało. Coś tam mi się zaświeca. Zaraz zobaczę. No, jeszcze muszę odnaleźć drogę powrotną do samochodu. A GPS tu w ogóle nie działa, więc tylko z głowy muszę iść. Ale trafimy.